Zobacz, jesteśmy kurwa ława. Tak? Nie! Nie raczej. Myślałem z daleka, że na kostkach jeździsz. Zresztą no miałem kostki, ale założyłem przedwczoraj... Coś takiego. Co? Coś takiego założyłeś. To są normalne szosówki od jakiejś kurwa tenery czy coś. Tak? Ta z turystyka jakiegoś. Dość dziwnie to z daleka wyglądało. Myślałem, że to normalnie na kostkach jeździsz. No, jest tu dziwne. To tak zwane... No pewnie takie Jaro zamówił kiedyś. Możliwe, no. Bo Jarek zamówił, ale my powiedzieliśmy mu, że musi być szeroka piątka, czy tam 4,5, tak? No 5 albo 5,5 nawet nieraz, no. 4,5 to tak. I on odesłał, nie wziął tych, a tak to bym miał chociaż koła. No wiesz, ja to rzuciłem tylko dlatego, że u ziomala leżało i mówi, ty weź se załóż, bo już kostkę miałem tak wytyraną, zajebałem na niego tam plecy tydzień temu i już nie kleiła tak dobrze, nie? To mówię, wrzucę sobie to i wiesz, zajebista sprawa, bo jeździ się tak jak na enduro, masz te wszystkie ruchy, składasz się zajebiście, a masz większy komfort. No i bardziej okrągło masz tą oponę, no. Tam jest jakieś drifty, zawsze można kapcia ze spodem, no. Tym lepiej, nie? Z którego roku ten KTM, bo tak ładnie wygląda dość. 23, no. Tegoroczny, nie? No. Silniczek, wszystko jak nówka, kurwa. A już kurwa, już 80 godzin zrobiłem chyba. 85, no. No wiesz, no w terenie nie dużo jeździłem. No. Ja generalnie dbam o te motory, nie? Wszyscy się śmieją, że tackam zawsze te motory, tak. A ja lubię mieć fajne zadbane sprzęty. A tutaj to też tym się trze? No to szlifa, zaliczyłem, więc nie wiem, chyba po 10 godzinach jak miałem motor, aha, pierwszy wyjazd, nie? Ziomal mi drogę zajechał i kurwa musiałem położyć. No nic się nie stało. Siema. Cztery? No, tutaj dwóch ziomków i my we dwóch. Macie kombinerek? Skąd ci to odpadło? Tutaj to trzyma kolanko. O, tu na dole? No ta schowana ta. Aha. Nie wyskoczy ci, nie palcem. Ale nie, to ci nie wyskoczy, bo ona jest na śrubach trzyma. Także chuj to. Tu ziomek też ma taki sam rocznik jak ja, tylko no. Zwykłego i 250 czy 350? 350. Też spoko. Właśnie zastanawiałem się, jak na żywo wygląda ten zwykły, bo go nie wiem. Znaczy widziałem go w salonie, kurwa, nie, ale... Ludzie to mają. W salonie motorki się kupuje, kurwa. Stary, zanim nie było stać, to może... Ty, a to dostałeś od nich, no nie? To jest serio. No, kit, no, cały ten. W sensie wiesz, tego nie było założonego, sobie pozakładałem, ale wszystko dostajesz, nie? Jezu. Także to spoko akurat. Ja mam takie małe. No, też spoko. Ja założyłem te, bo chciałem mieć taką pełną serię, nie? Luxury tak jakby. A przez zimę się pewnie porobi wszystko, nie? Koła i to jakiś handbrake. To wszystko na spokojnie. A teraz wiesz, póki masz nowy motor, to katuje już chyba. Policji tu nie było jeszcze? A co, przyjeżdża? Nie, że czasami, w sensie wiesz, przyjadą, zapytają się co tam, że ludzie dzwonią i że, albo każą wypierdalać, nie? No. Ale tak to raczej problemów nie robi. Tak? Zajebiście. U nas też taka policja jest, w sumie. Plac to tu zajebisty! Plac! Plac to odpierdalania zajebisty! Z dala od wszystkiego! Kurwa!
No nieźle. Nie, na razie nie. Dobra. Kurwa, tu na tym piasku niebezpiecznie. Widziałeś, jak na becie napierdala? Tak, setka, no. Zobacz, środek miasta, ludzie napierdalają. Środek miasta, ludzie jeżdżą na zakupy, a tutaj kurwa. A tu jest stud uskuteczniany. Tutaj ziomek na DRZ400, taki jak ma to nie pali gumy, który miał z nami przyjechać, ale w chuja przywalił, bo bał się pogody, że deszcz będzie padał. Jaki deszcz, kurwa. Tu następna 400 DRZ. Kurwa, jest sen. Prawie jak ja. Majster, trzeba się umawiać na niedzielne treningi. Ale idzie czarna chmura, kurwa. Tak? Co? Nie zrobiłem nogę z podmotoru, powiedziałem motor na kolana, ale nic nie stało. Tak? Widziałem z daleka, to groźnie to wyglądało, ta chmura dymu. Nie, bo paliłem sobie kółko jeszcze. No. A to majster, paliwo czy olej? Paliwo. Chora, zajebisty plac tu macie, pozazdrościć. No. Ja nie wiem, teraz pojedziemy na taką warszawską, drogę na 4 tiry. Tak? Kogoś puścić z przodu, żebym nagrywał wszystkich z tyłu. Kozak, no.
kończymy odcinek z Puław, ze stolicy Supermoto.